Witamy ponownie na dzień dzisiejszy. Już jestem gotowy do zalania chudziaka. Gdzie tylko wybrać. Tak jak widać, to co się poobsypywało. Tylko zejdę. Nawet tutaj musiałem dać wypórki. Będzie chudziak do tego momentu. Centymetr ze dwa deskę załapię. Wtedy te wypórki się wywali. Tak samo z tej strony. Cienie gdzie jeszcze. Trzeba będzie to, co się obsypie. Tutaj nie wiem, zobaczymy. Czy nie damy jeszcze deski kawałek. Ale to jeszcze jutro. Tutaj myślę, że jej nie będzie trzeba. Tutaj jak zwykle. No tak jak Rafał. Żeśmy wczoraj pisali. To wybrałem trochę, ile się dało tego błota, a woda, tak jak mówisz, wypłynie na górę. Jeszcze metrówka została. Co najlepsze, dzisiaj był elektryk. Okazało się, że to kolega z podwórka. Dzieciństwa. Doprowadził w końcu ten prąd do garażu, do blaszaka. No i będzie taryfa G. Typowo, tak jak do domu. Podpowiedział mi jedną rzecz. Iż po prostu do kopał na tą głębokość, jaka tylko może, jaka jest potrzebna, od skrzynki do prawie że chałup domu, do tego momentu. A tutaj już trochę płycej. Znaczy płycej, na jakieś 30-40 cm. Że jak już będę chciał zrezygnować, doprowadzić ten prąd do domu, to tylko wykopać kabel, przeprowadzić go do rozdzielni i tyle. Tak jak będziecie widzieć, mini koparką porobił, fajnie to zrobił, elegancko można powiedzieć, hermetyczna skrzynka, przepraszam, położę. Na 32 siła i na 16. Różnicówka na siłę i na 240 V. Dwa gniazda. Moim zdaniem dużo nie wziął. Do prowadzenia temu tak nisko, bo mu kabla trochę brakło. Wziął 50 metrów kabla.
No i akurat tak wyszło, że trochę mało. Ale to mi nie przeszkadza, no ta skrzynka i tak pójdzie. No i tutaj zrobił uziemienie. Przy okazji za to wszystko, mówię, razem z zakopaniem tego dołu, tego rowu. Tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze tylko grybkami, gdzie nie gdzie porównać. Nie kopaliśmy tej studni, iż sam dobrze mi podpowiedział, że ta woda z tej studni ona będzie nachodzić później do wykopu. I tak to wygląda. Fajnie. Dużo nie wziął, 2000 za to wszystko. Fajnie. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Sam nie sądźcie. Od godziny 9. Nie wiem, którą mamy godzinę. 6. Trochę się bawił. Ale fajnie wyszło. Mnie się to podoba. Jestem już zadowolony, że to w końcu ten dół jest zakopany. Tak to wygląda. Mianowicie. To na razie tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pamiętajcie o subskrypcji. Łapce w górę. Jakiś komentarz. I pozdrawiam. Do usłyszenia. Do następnego razu.